witam serdecznie na konferencji prasowej. Ena Astoria Bydgoszcz pokonuje Rosę Radom 95-68 i tym samym odniosła trzecie zwycięstwo i utrzymuje się w pierwszej lidze. Są z nami trener naszego klubu pan Konrad Kazimierczyk i kapitan Mateusz Bierwagen. Pierwszego o pomoc w ogóle poproszę. Może tak, ten mecz, może nie ma co oceniać tego ostatniego meczu, tylko jego całą serię i te trzy mecze wygrane. Bardzo gratuluję zawodnikom, bo tak jak też powtarzałem, zasłużyli sobie na to, żeby wygrać ten mecz, utrzymać się w tej lidze. Zasłużyli sobie pracą, którą wykonywali w całym sezonie, zasłużyli sobie tym, że przegrywaliśmy w różnych sytuacjach, w różnych momentach. Zasłużyli sobie tym, że przetrwali ten sezon. I jakby ten najważniejszy moment stali w nas i poradziliśmy sobie z tym. Myślę, że to jest dobre słowo, że zasłużyli sobie chłopaki na to, żeby teraz cieszyć się tą wygraną. Ja jestem daleki od tego, żeby cokolwiek oceniać pod kątem technicznym przebiegu tego meczu. Jestem po prostu przeszczęśliwym człowiekiem, że udało mi się jako kapitanowi dobrnąć jednak do celu, jakim było utrzymanie, ponieważ sezon był tragiczny w naszym wykonaniu. I dziękuję bardzo serdecznie moim chłopakom z drużyny, ponieważ po prostu zapracowaliśmy sobie na to. Ciężko mi cokolwiek mądrego powiedzieć, jestem po prostu niesamowicie szczęśliwy, że udało mi się to zrobić dla mojego ukochanego klubu. Dziękuję trenerowi za to, że tchnął w nas nowego ducha, ponieważ myślę, że bez tego bylibyśmy w totalnej wiadomo gdzie. Także dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali przez cały sezon, którzy w nas wierzyli. Dziękuję trenerowi jeszcze raz i wszystkim chłopakom zespołu, ponieważ nikt nas nie wierzył, a my po prostu się dźwignęliśmy, pokazaliśmy, że jesteśmy prawdziwą drużyną. Od momentu pracy z trenerem wiedzieliśmy, co mamy robić, za co jesteśmy rozliczani, jakie będą tego konsekwencje. Uwierzyliśmy w to, co nam mówił, że musimy być zespołem, że musimy być scaleni, wszyscy przestali, no, może dużo bardziej ograniczyli jakieś swoje złe zachowania i jakieś różnego typu gadanie i jakieś próby realizacji własnych celów. Wszyscy się skupili na jednym celu, jakim było pokonanie Rosy. Bardzo mocnego zespołu, także jestem po prostu przeszczęśliwy, bardzo dumny ze swoją drużyny. Dziękuję jeszcze raz.